Dzisiaj jesteśmy organizatorem 45. Tatrzańskiej Wystawy Psów Rasowych. Jest to wystawa o randze krajowej. Niemniej gościmy już od wielu lat wystawców i z Polski, i z zagranicy. Z tej zagranicy bliższej, nawet z zagranicy dalszej. Mieliśmy nie tak dawno psy ze Skandynawii, z Hiszpanii. W tym roku mamy przeważnie psy ze Słowacji, z Czech, z Niemiec, z Ukrainy i Białorusi, kilka psów z Rosji. Na dzisiejszą wystawę jest zgłoszonych 627 psów. My jesteśmy organizatorem już drugiej wystawy w ciągu tego weekendu. Wczoraj mieliśmy specjalistyczną wystawę klubową terierów. Mieliśmy ich 256. O dzisiejszej wystawie możemy powiedzieć tylko tyle, że w tym roku ranga wystawy jest krajowa. Natomiast w przyszłym roku zostaliśmy organizatorem międzynarodowej wystawy psów rasowych i to już jest ranga najwyższa w całej kynologii zrzeszonej w FCI. I po 45 latach organizowania wystaw krajowych pod Giewontem w 2013 będziemy organizatorem dużej, mam nadzieję bardzo dużej, międzynarodowej pierwszej wystawy psów rasowych. Pudel miniaturowy czarny. No jest to piesek do towarzystwa, na pewno pochodzi z Francji. Hodujemy już pudle od 25 lat. To są psy pochodzenia z Francji, z Belgii. Bardzo stara rasa, wywodząca się z królewskich dworów. Są to psy do towarzystwa, psy ozdobne, bardzo małe, drobne. Ważą około 3 kg. Są to psy bardzo przyjazne. Co jeszcze? Wesołe, nie są złośliwe ani szczekliwe. Wyszły, no to jest co, to jest grupa psów myśliwskich należąca do tak zwanych legatów, czyli psów wystawiających. Ich głównym zadaniem jest wystawienie zwierzyny drobnej w polu ptactwa. Wystawiałem w ten sposób, że robiłem taką charakterystyczną stójkę, która polega na tym, że pies staje bez ruchu, jak zwietrzy zwierzynę, a potem ładnie ogonkiem też pokazuje, jak że właśnie tą czynność wykonuje. No a zadanie myśliwego jest potem po prostu, jeśli poluje na zwierzynę, wykorzystać ten fakt, bo wie, gdzie jest ta zwierzyna i daj komendę psu, daj, pies rusza, podnosi zwierzynę i wtedy można ją strzelać lub popatrzeć, jak ulatuje w powietrze. Te psy są bardzo spokojne, można powiedzieć o nich tak generalnie. Oczywiście, ponieważ te psy biegają luzem, więc nie mogą atakować ludzi na zewnątrz, także brak agresji to jest taka cecha, można powiedzieć, dość charakterystyczna dla tych piesków. To jest Morfeusz, jesteśmy z Kus, koło Bielska. Piesek ma 2 lata, jeszcze jest dość młody, rozwija się, wciąż rośnie. Morfeusz je tak z kilogram dziennie, niecałe. Zależy też, jaki psiak jest duży, trzeba dostosować do psiaka i dawać mu najlepsze jedzenie. Przyjechałam z Chihuahuą długowłosą. To jest mała rasa, bardzo wygodna w hodowli. Włoski trzeba czesać od czasu do czasu, kilka razy w tygodniu. Ale jest w sumie jest to rasa prosta w utrzymaniu, także można ją hodować i w małym mieszkaniu, i w domku z ogródkiem. Ona ma to szczęście, że codziennie może się wybiegać i bardzo lubi ruch, ale są też takie ciłały, które chętnie spędzają cały czas na kolanach i lubią małe pomieszczenia i preferują po prostu bardziej stateczny tryb życia. Zależy po prostu od danego egzemplarza. Ona akurat jest takim żywym pieskiem. Ale generalnie bardzo łatwo się utrzymuje takiego psa. Nic nie trzeba koło niego robić, nie trzeba chodzić do fryzjera. Wystarczy tylko czesać i podcinać pazurki. To są psy najbardziej przyjazne chyba człowiekowi, jakie mogą być. A zarazem, jeżeli jest konieczność, potrzeba, to są psy pasterskie. Bardzo często się ich używało na wypasach, na bacówkach, na tym. A dla człowieka jest najlepszym przyjacielem. W utrzymaniu łatwy, tani w kosztach, a potrafi je obronić.